Bardzo serdecznie witam w naszej audycji czcigodnego gościa, księdza Piotra Glasa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki, wielki wam. Witam Panią i wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że ksiądz znajduje dla nas czas, pomimo wielu obowiązków. Dzisiaj nasuwa mi się takie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że droga do intronizacji jest tak bardzo trudna. I tak próbuję sobie odpowiedzieć na te pytania. I nasunęły mi się takie różne dylematy, które chciałabym, żeby ksiądz mi też pomógł je rozwiązać. Po pierwsze, pomyślałam sobie, jak to będzie możliwe, jeżeli na mszę świętą chodzimy po prostu z przyzwyczajenia, bo tak trzeba, wyrośliśmy w tej tradycji, nie rozumiejąc właściwie, co się tam dokonuje, że to nie jest uczta, a ofiara śmierci Pana Jezusa nie krwawa, że tam się tak wielkie rzeczy dokonują. Nie rozumiemy za bardzo tej mszy. Chodzimy, bo tak byliśmy nauczeni. Komunię świętą przyjmujemy na stojąco, jak równy z równym. Nie ma tutaj pokory, nie ma uniżenia. Często nawet ręce wyciągamy. Może nie my, Polacy, ale tak też się dzieje. Modlimy się często, nie wnikając w słowa, jakie wypowiadamy, nie modlimy się rozważając każde słowo, również tajemnicę różańca. Po prostu wypowiadamy słowa bezmyślnie. Na modlitwę nie poświęcamy dużo czasu, dlatego że no, szkoda tego czasu, musimy pędzić, zdobywać świat, robić pieniądze, żeby godziwie żyć. Zamykamy się do własnego podwórka, do własnej rodziny. Pan Bóg nam daje 24 godziny na dobę, my poświęcamy mu może 5 minut, 10, na tym koniec. Różne sprawy zrzucamy na innych, niech inni zrobią coś w tej sprawie. My się zajmujemy swoją rodziną, to też jest bardzo ważne. Oczywiście. Potem pomyślałam sobie, że rzadko przepraszamy, dziękujemy i wynagradzamy, za to uwielbiamy prosić. Ciągle prosimy. Prosimy w nieskończoność Pana Boga o różne łaski. I tak sobie myślę, jak Pan Jezus może przyjść z tak wielką łaską. Poza tym sprawy narodowe, prawda? Jakie są ustawy? Aborcja dozwolona, eutanazja, gender. Więc jak Pan Jezus może przyjść do nas z tak wielką łaską i królować nam? No, chyba byłbym naprawdę mądry i oświecony człowiekiem, gdybym mógł na to wszystko odpowiedzieć. Ale jak zrobiłem kiedyś test w moim kościele, spytałem się ludzi, co lub kto jest najważniejszy w twoim życiu. Więc mówię, i odpowiedzi były 90% to jest rodzina. Tam jest zdrowie, no potem gdzieś Pan Bóg się klasuje między trzecim i czwartym. Ja mówię, no właśnie, przecież jak zawsze mówimy, rodzina najważniejsza, nic w tym nie jest złego, ale czy rodzina rzeczywiście powinna być na pierwszym miejscu przed Panem Bogiem? Pierwsze przykazanie się kłania i nie będziesz miał Bogu, co już siedem, ja jestem Twoim jedynym Bogiem, będziesz miłował mnie i tak dalej, i dalej z całego serca. Nie Twojego męża, nie Twoją żonę, nie Twoje dzieci, nie Twoje siedlisko, lepsze czy gorsze, Pana Boga. Jeżeli to pierwsze przekazanie odpada, to potem jest to, co jest. To, co Pani mówi, to obserwujemy. No, Pan Bóg jest nasz w życiu ludzi. Nawet tych, co nie praktykują i mówią, że tam są słabo z Nim związani. On gdzieś tam jest, bo jak Pani przyjdzie nagle wyrok, że Pan ma raka, czyli zostało Pani dużo życia czy coś, to wiedzą, gdzie jest Kościół, wiedzą nagle nawet, jak lamentować i krzyczeć i płakać do Pana Boga. Jakaś tam wiara się wyzwala, nie? Ale to jest w momentach ekstremalnych. Ale tak na co dzień, no, Pan Bóg dla wielu ludzi nie jest numerem jeden. Jeżeli człowiek na przykład by się budził, tak dzisiaj rano nawet pomyślałem, człowiek ma czas lub nie ma czasu na modlitwę, powiedzieć nawet proste słowa. Dziękuję Ci, Panie Boże, że się Ci w ogóle obudziłem. Że w ogóle mam następny dzień mi dajesz, że mogę wstać, że mogę chodzić, że mogę mówić, że nie ma, po prostu my zrywamy się i wchodzimy w ten kołowrót tego świata, to wariactwo. I jeżeli no, jest rodzina, dzieci, można, to od razu się jeszcze zrywają, od razu jest krzyk, walka o łazienkę, tego nie ma, tamtego nie ma, się pospiesz, tu nie ma ubrań, tu nie ma. Nie wiem, jak to jest w rodzinie rano, kogiel mogę, ale my się budzimy z krzykiem, ze stresem, z nerwami, ze wszystkim i my nawet nie mamy czasu powiedzieć, no Boże, dzięki Ci. No jestem. No i teraz nawet, a już na jakąś na dalszą, załóżmy modlitwę, powiedzieć, Panie Jezu, no wiaruję Ci, Matka, no mam dwoje dzieci, załóżmy. Idą do szkoły, no proszę Cię, bądź z nimi, prawda? I tak samo, bądź z nami. Cokolwiek będę dzisiaj robił, ofiaruję to Tobie. No pewne rzeczy mi się pewnie nie udadzą, jestem słaby, grzeszny, ale to, co mi się uda, Twoje błogosławieństwo, ofiaruję to Tobie. Jakieś cierpienie, czy sobie spotka przykrość. Zacząć w ten sposób dzień. Szatan wszystko robi, żeby nam zrujnować poranek.
To jest taki, pamiętam, książkę czytałem o jeden dzień życia i właśnie z perspektywy szatana. Jak ci zrujnuje poranek, tak masz cały dzień do tyłu. Ze wszystkim, z dojazdem do pracy, ze pracą, ze szkołą, z wieczorem, wszystko. Ponieważ on nie chce, żeby moja pierwsza była myśl przy Panu Bogu. Żeby powiedział mu dziękuję, żebym chociaż nie westchnął. I to mu się udaje perfekcyjnie, prawda? I to mu się udaje perfekcyjnie. Dlatego, jeżeli Pan Bóg nie jest pierwszy, to jest moja rodzina, to powinna być po Panu Bogu. Ta rodzina też jest tylko dana nam na jakiś czas. To wszystko nie jest na wieczność. Że mam najkochańsze dzieci, że one nie będą ze mną na wieczność cały czas. To jest wszystko tylko czasowe. To jest tylko moja rola, zadanie w życiu. To jest piękna sprawa, prawda? Ale to nie jest na zawsze. I dlatego, jeżeli Pana Boga nie ma, to potem wszystko, co my dzisiaj obserwujemy na tym świecie, czy to jest Ameryka, czy to jest Europa, czy jakikolwiek kontynent, ten totalny zamęt, totalnie postawienie spraw do góry nogami, to jest Panu powiedzenie dzisiaj Panu Bogu, a to już bezczelnie w twarz. Nie, dziękuję Ci bardzo. Przydasz mi się, jak będę Cię potrzebował, ale tak naprawdę to ja mam swój scenariusz, swoje życie, zaczynam swój dzień po swojemu i tak jest z tym i dobrze, więc tegośmy doprowadzili dzisiaj, że po co mi Chrystus, Król? I jeszcze jakiś tam Jezus jest, taki co uzdrawia, jest fajny. Albo sługa też, taki, nie? Tak, ja nacisnę dzwonek i Jan przyjdzie i powie, czego Panie chcesz ode mnie dzisiaj, prawda? Jestem na Twojej usługi, ale nie potrzebny jest Chrystus Król, który On będzie nade mną panował. Ja mam Mu służyć. Jeżeli człowiek służy, to Pan jest na pierwszym miejscu. Prawda? Pan jest na pierwszym miejscu. Matka Boża, święty ludzie mówi nawet już nie o sługach, bo sługa ma dzień wolny, sługa ma płacone, ma swoje jakieś tam prawa, ubezpieczenia, racje. Ona mówi o niewolnictwie. Znaczy niewolnikiem Jezusa przez Maryję, święty Ludwik, Maria de Grignofort. O niewolnicy, a niewolnik ma żadnych praw. Się nie pyta, czy ty jadłeś, czy nie jadłeś, czy spałeś, czy nie spałeś, masz mi służyć. Więc czego wymaga od nas, żebyśmy stali niewolnikami, a my mówimy tylko o służeniu, jeszcze z łaską, bo Pan Bóg nam coś w zamian da, prawda? Ale już w ogóle to już są następne bardzo ważne etapy, ale my w ogóle nawet nie chcemy służyć. Po co mi Chrystus Król? Trzeba w państwie być Chrystus Król. Niepotrzebne. Mamy swoje dzisiaj legislacyjne, polityczne sprawy rozwiązane. My dzisiaj mówimy, kto jest życiem, kto nie jest życiem, kogo można zabić, nie można nie zabić. Na hipokryzjach już weszło strasznie, że dziecko do 9. miesiąca można zabić, a jak się urodzi i załóżmy, ktoś by zabił, no to jest oczywiście szok na cały kraj, kryminał i tak dalej. Czy to jest dziecko, a to już nie jest dziecko. To jest, dochodzimy do takich absurdów, po prostu szatan, że on tak namiesza w tych głowach, ludziom wystąpi, że go ta pycha już tak weszła, że byśmy już stracili w ogóle nawet sens tego, co mówimy, co w ogóle mówimy w tej chwili. Dlatego to wszystko jest związane z Chrystusem Królem, co jest związane w ogóle z Bogiem, z religią, że Kościół ma coś do powiedzenia, jest dzisiaj po prostu tematem strasznym dla wielu ludzi, niestrawnym. Ja rozumiem niektórych ludzi, bo dzisiaj to, co Kościół zrobi i robi, jego przedstawiciele, no to rzeczywiście ludzie mają tego dość. I dlatego robi się straszną robotę, bo od razu się to, Kościół się od razu z jakąś mocną, osadzoną hierarchią Kościoła, prawda, biskup i księża, jakąś eminencję, ekscelencję, partie, które rządzą z tylnego siedzenia, prawda, bo tak się ludziom kojarzy. Kościół out z życia, prawda, niech się wynosi z naszego życia, jak sobie siedzi w kościółkach, ale nie w naszym życiu, bo ludzie już mają dość tego wszystkiego. Dzisiaj ludziom nie służymy w wielu miejscach, tylko chcieliśmy zdominować. Dzisiaj mamy tego owoce, co się dzieje. Widzimy, co się zdarzyło, ta dominacja, ta nietykalność, postawianie się ponad zwykłymi ludźmi, doprowadziła do takiej sytuacji, jaka w tej chwili jest. Ludzie mają po prostu nienawiść do nas, nie do Pana Boga, do nas, do struktury, do Kościoła. Idąc teraz do Polski, prawda, partia Wiosna Pana Biedronia, który jest deklarowany homoseksualistą. Czy to jest prawda, czy nie, ma trzeci wynik. Powstała 2 tygodnie temu, ma trzeci wynik. Jeżeli to jest prawdą, to teraz to oni nie patrzą na program gospodarczy czy taki, tylko główny program to jest nienawiść do ludzi Kościoła, do instytucji, prawda, do tego, co się dzieje. I ludzie w to idą. W Polsce, no co dopiero w innych krajach, a co w waszym kraju się dzieje i może się jeszcze dziać, bo przecież ciągle te sprawy są nierozwiązane. Więc patrzmy na to, z jakąś przerażającą rzeczywistość, która zaczyna nas otaczać i w wielu miejscach powiedziano Panu Bogu do widzenia. No nie macie. Potrzebujecie tylko jako sługi. No mówię nawet
Nawet te modlitwy, jak pani wspomniała, to wszystko, co my robimy, nawet uważając się za katolików, chrześcijan, księża, ludzie świeccy, nawet my, ile jeszcze mamy do życzenia, prawda? To jak daleko jesteśmy od ideału, ale daleko w ogóle od pryncypów Ewangelii. Więc Ewangelia mówi jasno, jasno i prosto na ten temat. I do celu. Jak my jesteśmy, każdy z nas, nawet ja robię z rachunek sumienia, mówię, Boże, ja jestem jeszcze daleko tego, co Ty nauczasz, nie mówiąc już tego, co Matka Boża dopełnia, wierząc czy nie wierząc, objawienie uznane przez Kościół, nawet co Matka Boża mówi, taki ból zadajemy Bogu, taki ból zadajemy Jego sercu. Jest tak, sobie kiedyś pomyślałem, jak jest tam, nie wiem, 6 miliardów ludzi czy 7 na Ziemi i teraz ja widzę gdzieś tam tu kawałek z tej Ziemi, gdzie mieszkam, no słucham mediów i jestem, i jest ciężko, prawda? Ale jak Pan Bóg widzi 7 miliardów ludzi naraz i każdy z nich, i jedna, nawet trzecia żyje w strasznej nieczystości, kloace, seksu, tego. Drudzy się mordują, inni znowu coś. I w ogóle inni nie wierzą. Co on musi, do naszego mózgu to nie dociera, co musi Bóg Ojciec przeżywać, patrząc na to wszystko, co dzisiejszy człowiek robi z jego kościołem, z oblubieńcą, prawda, jego syna. Po co Jezusa wysłał? Po co to wszystko było, jak dzisiaj my plujemy Panu Bogu w twarz? Jak to wszystko drażni, mało tego, jak patrząc na Chrystusa Króla. Teraz dostałem dzisiaj książkę największego orędownika Chrystusa Króla, księdza Kirsztyna. Dzisiaj dostałem walka duchowa, wojna trwa. Dopiero dzisiaj pocztą wiadomo, że nie żyje, że zginął. Mówił odważnie, był solą oku wszystkich hierarchów w Polsce, do tego co słyszałem. Jest taki piękny filmik na YouTubie właśnie. Teraz wyszedł o ojcu Kirsztynie. 10 minut, ale pokazany z jego pogrzeb. Pochowano go jak chłopka, nawet nie jak księdza. No, to jest dramat. Jak człowiek, który całe życie zaangażował się w Chrystusa Króla i trzeźwo i pięknie mówił o Chrystusie Królu, zginął tragicznie, ofiarował wszystko Panu Bogu, całą swoją śmierć i to wszystko. I pochowano go jak, przepraszam, powiem jak psa. Tam się psa lepiej się chowa, jak jego gdzieś trumny wrzucili i zakopali. Kapelan odprawił, a księża nie mogli na tym się odprawić, bo było zakazane. No i jest to pokazane na filmie, zabronił ksiądz kardynał. Dziwisz, no to jest bulwersujące. I teraz pytanie, dlaczego jest, nawet swoi ludzie tak nienawidzą prawdy, nie? Więc ja mówię, no dzisiaj ludzie są bardzo zakręceni. No w tej chwili to, co się dzieje, ataki już nawet na Jana Pawła II otwarte, jakieś insynuacje, wypowiedzi już nawet Franciszka, to było w samolocie, prawda? Dawań do zrozumienia, że tyle było tam krycia w tym wszystkim, tych świństwach, co się działo i tych skandalach i z tym legionistami i tak dalej. I teraz już zaczyna się oskarżać Jana Pawła II, że wiedział, a nic nie zrobił, czy jak jest dzisiaj święty. Jest, przepraszam, takie kolofiane słowa, już takie rycie dołków. I teraz pytanie, kto za tym wszystkim stoi? O co tu chodzi? Ludzie mają naprawdę dość. Czy to jest przygotowanie znowu do jakichś kolejnych zmian, że Jan Paweł II taki święty nie był i to, co naucza, to nie jest to tylko mit, to trzeba też pozmieniać, no bo widzimy, jak się zachowywał, czy ktoś jeszcze inny za tym stoi. Ludzie nie są dzisiaj głupi. Ludzie zadają pytania, czy da się artykuły, czy ogląda się. Ludzie zadają już pytania. Kto za kim stoi? Kto jest kim dzisiaj na tym świecie, nawet w naszym kościele? Wojna kardynałów, prawda? Kardynała Wiednia i kardynała Millera. Miller, który teraz wystawił te postulaty wiary. Po prostu napisał to, co jest w katechizmie, nic więcej. Atak straszny, jak on śmiał. Atak już, czy nie sprawdza się to, co w Akita Matka Boża mówiła, że będzie kardynał przeciwko kardynałowi, biskup. Dwóch kardynałów najwyższej rangi oficjalnie się kłóci o prawdy wiary, które powinny być dla nas niezmienne, prawda, żeby jeden chce nagiąć, żeby prawdy wiary, i pod wasze w ogóle dzisiaj rano słuchałem, że w ogóle Trójcę Świętą, że nie musimy Trójcy Świętej wyznawać, że musimy się, bo muzułmanie czy Żydzi nie wyznają, więc musimy, no dzisiaj rano taki czytałem artykuł i on mówił, że ta Trójca Święta to nie jest tak ważna, ten kardynał Szebek, czy jak on się nazywa, Zwienia, no ludzie, ja już spadam ze stołka, no to o co chodzi, prawda? Więc to, co pani mówi, jest ważne, ale ludzie już mają totalny mętli w głowie i książka dzisiaj trzeba wybrać, no niestety trzeba ci wybrać między księciem tego świata. Jezus powiedział, książę tego świata panuje i rzeczywiście, no Pan Bóg z nieznanych nam powodów pozwolił mu po prostu chwycić wszystko za gębę,
i robić z tego wszystkiego to, co robi. Ale z drugiej strony nas Pan Bóg testuje tych najwierniejszych, którzy się ostoją. No powiedział, czy znajdę wiarę na ziemię, jak przyjdzie, czy znajdę, jak przyjdzie na ziemię, czy ja w ogóle znajdę wiarę, czyli wiara będzie w minimalnym stopniu gdzieś, będzie musiał jej szukać, tych jakichś takich kieszeni wiary, tak jak takie epokets, prawda, gdzieś szukać, gdzie oni są, gdzie jest ten Kościół, gdzie są ci ludzie, którzy naprawdę wierzą, wyznają, którzy są maltretowani, prześladowani, wyśmiewani i zabijani, no, tak może być. Likwidowani, prawda? Bo naprawdę, czy ja znajdę wiarę na ziemi, jak przyjdę? No Jezus tak jakby już nam powiedział, jakby dał do zrozumienia, że tak będzie źle, więc może te czasy właśnie, w których żyjemy, ludzie masowo odchodzą do kościoła, a jeżeli nawet są w kościele, to w ogóle ich nie obchodzi to, co kościół uczy. To jest ciekawe. W ogóle ich to wielu nie interesuje, czy z partnerkami, z partnerami, tam jakieś spowiedzi, to że to w ogóle nie ma. No idzie i koniec, i jest. Cieszę się, że w ogóle przyjdę do kościoła co niedzielę w jakiś czas, dziecko jest ochrzczone i do komunii będzie miało program i to koniec, nie? Także widzimy, jaki na wewnętrzu naszych wspólnot, jakie jest nastawienie, a cokolwiek człowiek zacznie wymagać, powie zaraz, no zrobimy, ale są pewne wymogi, od razu obraza majestatu. Parafian zakład usługowy, ty to trzeba robić i koniec, trzeba wszystkich bierzmować, wszystkich trzeba chrzcić, wszystkim trzeba na komunii, to nieważne, czy on wierzy, nie wierzy, czy po prostu taki jest zwyczaj i ksiądz nikt się nie sprzeciwia, bo miał problemy z biskupem, prawda, a biskupi staną po stronie ludzi, bo się będą woli narazić. I do tego dochodzimy, że po prostu księża dzisiaj mają dylematy, czy iść na wszystko się godzić, machać ręką, powiedzieć już tak, wszystko stracone, czy jeszcze walczyć, czy mówić prawdę. No, jeżeli patrzymy się na naszych najwyższych przedstawicieli, którzy walczą między sobą o prawdę wiary, no to jak my tutaj w normalnym froncie na dole mamy działać, jak, czego mamy nauczać, prawda? Patrzeć na Chrystusa Króla, który jest dzisiaj no po prostu już tak ten tytuł znienawidzony, po prostu jakoś no, ludzie dostają awersji, włączając to oczywiście niestety kapłanów i tak dalej, więc to, co ja opisywałem i to, myślę, wie Pani, jest bardzo, bardzo ważne. Także trudno jest odpowiedzieć. No, w tej chwili jesteśmy w środku akcji, nie jesteśmy widzami w kinie, jesteśmy na ekranie, każdy z nas, jesteśmy z tym aktorami, powiedzmy, gramy w tym spektaklu, jesteśmy zaangażowani i każdy z nas dzisiaj musi podjąć albo jakieś ryzyko i powiedzieć nie temu światu, nie temu systemowi, nie temu, co nam narzucają, nie co nam teraz proponują wierzyć, nie tą drogą. Te rzeczy się nie zmienia. Wierzymy w to, co wierzyli moi dziadkowie i pradziadkowie, tak jak myśmy wychowali. W katechizm kościoła tam wszystko jest, to nie trzeba nic wymyślać. Także każdy z nas dzisiaj dokonuje wyboru. Duchowny czy nie, zwykły ksiądz, czy biskup, czy kardynał, no widzimy, co się dzieje. Walka jest po prostu na śmierć i życie. I wielu pada. Wielu moich znajomych mówi, ja już mam dość tego, że łatwiej dzisiaj być z ateistą, po prostu się od tego odciąć i być dobrym człowiekiem, mówią. No po prostu powiedzą, mają już tego wszystkiego absolutnie dość. Jak im tłumaczyć? Zostań, wytrwaj. Dzisiaj wytrwałość jest najważniejszą rzeczą. Kiedyś właśnie dorwałem taką książkę o Matce Bożej i tam było napisane, módlcie się o dar świętej wytrwałości w tych czasach. Wszystko ważne, inne jest ważne, ale jak nie mam wytrwałości, to i wiary stracę, i nadzieję stracę, i wszystko stracę, bo ludzie już mają wystarczy, nie? Ale módlcie się o świętą wytrwałość. Wytrwałość, no tak trzeba, no dzisiaj jej nie ma w małżeństwach, prawda? Po kilku miesiącach, latach wszystko już idzie, prawda? Wszystko się rozwala, dzisiaj nie ma wytrwałości w niczym. Młodzi ludzie się już nie przejmują, jak coś się nie poda, się wyrzuca, jak się coś zepsuje, to się wyrzuca, się już nie naprawia. Dzisiaj jak się kapłaństwo nie podoba, to się idzie, to się bierze żonę i kobietę i się tam mieszka i co do kogo obchodzi, prawda? Bo jak się nie podoba celibat, to się ma kogoś dochodzącego i co do kogo obchodzi, prawda? I no mówię, takim dzisiaj mentalnym społeczeństwie żyjemy. Także naprawdę jest bardzo trudno. No jedyną nadzieją dzisiaj, jaka jest, to jest chwycić Matkę Bożą za rękaw. I teraz przyjechała 2 dni temu jakaś pani do mnie. Nawet wczoraj była z Warszawy, młoda, i mówi, że ksiądz sobie nie wyobraża, ile w Warszawie ludzi konsekruje się do Matki Bożej. Mówię, że strasznie cieszę, jeszcze nie tak dawno nie słyszał o świętym Ludwiku i o konsekracji. Mówi, ludzie tak tracą nadzieję, że dzisiaj się chwytają i słuchają i konferencji, i czytają i konsekrują się i chcą walczyć. Ludzie jeszcze mówią,
wiedzą, że jej ostatnią nadzieją jest chwycenie się Matki Bożej za rękaw. Ona jedynie nas może przeprowadzić przez ten sztorm, który się w tej chwili rozbija. To nie jest już się kończy, ten sztorm się rozbija. Więc mnie to tak bardzo ucieszyło, że jednak ci ludzie walczą. No mówię, to jest Polska, nie? A tutaj to kogo to interesuje? Mało kogo, nie? No ale mówię, w Polsce ludzie walczą, no już o wiele inny poziom jeszcze świadomości religijnej i przynależności do Kościoła. Więc to była taka dobra wiadomość, nie? No i teraz w tym czasie właśnie, w tym okresie teraz pisania właśnie książki, która ma roboczy tytuł Ostatnie wołanie Maryi, które będzie oparte na w tych wszystkich takich krótkich przesłaniach, ale daniu ludziom nadziei, że jest szansa i jedyną drogą, która nas będzie prowadzić do Jezusa, tym światłem jest Matka Boża i to będzie oparte na objawieniach w Fatimie, w Akita, w La Salette i też oparte na Ojcu Gobi, w jego kontakcie z Matką Bożą. I to będzie takie uderzeniowa bomba i na końcu sam będzie święty Ludwik de Mofo podanie ludziom takiej nadziei. Patrzcie, chwyćcie się tej liny, chwyćcie się tej liny. Jest jakaś Matka Boża. Ona o tym mówiła mu przez ostatnie 100 lat. Ona przepowiedziała nawet w Quito, przepraszam, jeszcze jedno objawienie, w XVI wieku czy w XVII w Quito. Powiedziała, co będzie się działo z Kościołem w XX wieku. I powiedziała perfekcyjnie, prawda? I ostrzegła, jakie się będą rzeczy działy. I przecież w Akita to wszystkie są objawienia uznane przez Kościół. I w La Salette, już nie dotykam innych miejsc, które są, ale mówię takie główne. I pokazanie ludziom, jest nadzieja, nie traćmy jej. Ja sam potrzebuję to czytać i przypominać sobie. To będzie taki w jednej pigułce, bo to ludzie wiadomo, nie czytają wszystkiego, to jest za dużo, ale i jednej pigułce, nie traćcie nadziei. Maryja woła do nas może już po raz ostatni, prawda? Także warto, mam nadzieję, książka się w kwietniu pokaże i ludzie dzisiaj potrzebują takich kotwic, bo potrzebują się czegoś chwycić, nie? A my tego nie dostajemy w kościołach, tego nie dostajemy nigdzie. Jesteśmy bombardowani ciągle negatywnymi wiadomościami, czy to jest radio świeckie, czy katolickie, czy jakie to jest, albo fałszywe wiadomości, albo nieprawdziwe, albo złe, więc dlatego ludzie potrzebują i nikt żaden ludzi z nas nie jest w stanie dość niczego ludziom ofiarować dzisiaj. My sami jesteśmy pogubieni. Nikt, nie, to co słuchamy, to ktoś tam coś mówi. Do mnie to nie przemawia. Jedynie kto do mnie przemawia jest Matka Najświętsza. I na końcu mówił święty Ludwik, nie, w tych trudnych, ciężkich czasach Kościoła i wiary Maryja będzie miała tych swoich, którzy jej powiedzą tak, śmierć i życie, to będą ludzie świeccy, obu i duchowni, oboga płci. Każdy ma szansę należeć do tej armii Matki Najświętszej w tych czasach niesamowitej walki. Myślę, że to nie jest tylko moje zdanie do tych czasów, żeśmy w tej chwili dożyli. Nie? I te słowa Pana Jezusa, który powiedział, no, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To wytrwać jest też wybrać i wytrwać. Wybrać za Jezusem i wytrwać w Jezusie. Dzisiaj to jest, mówię, są proste rzeczy, ale no, dzisiaj już nie ma czasu na nauki, wysokie teologie i piękne słowa, to dzisiaj ludzi nie przemawia. Wytrwać, wybrać i wytrwać. To jest najważniejsze. No, święty, takie motto wybrałem do tej nowej książki świętego Jana Bosko, który powiedział, że tak parafrazuję, bo z pamięci, że będę mówił prawdę niezależnie od tego, co ludzie sobie myślą, bo najważniejsze jest dla mnie coś takiego o tym, co o mnie myśli Bóg, a nie ludzie, prawda? Także to jest takie dość mocne. Mniej więcej taki sens z tego, że nie przejmuję się o tym, co ludzie o mnie myślą. Bo inni, którzy są tylko ludźmi, ale najważniejsze, co o mnie pomyśli Bóg, kiedy zacznę kłamać i nie mówić prawdy. To jest najważniejsze, co Bóg sobie o mnie myśli. Myślę, że w tej chwili wielu z nas musi wybrać, czy Bóg znajdzie wiarę na ziemi, czy przyjdzie, nie wiem, dziś, jutro, za 1000 lat, nie mam pojęcia. W tej chwili jest naprawdę potężna wojna i ci, którzy tą wojnę podejmują, ci, którzy chcą walczyć, niestety są bardzo prześladowani i są bardzo, bardzo niszczeni. Także czyli wielka rola też moi znajomi podkreślają, rola jest ludzi świeckich. Ludzi, to oni im mniej mogą zrobić. No niestety my duchowni jesteśmy uzależnieni od władzy kościelnej, posłuszeństwa i zwykłego księdza. No bardzo łatwo jest uciszyć, prawda? I tak się dzieje, widzimy. A ludzie świeccy, no mogą więcej dzisiaj. Dlatego ludzie świeccy coraz to bardziej działają. Jak wy, i w radio, i piszą, i w internecie, i wypowiadają się. Fantastyczne rzeczy są na internetach, prawda? I coraz więcej mówią, no bo oni mogą mówić. Nam niestety już tak nie jest łatwo. No ale
Pan Bóg nam dopomaga. Także wielkie dzięki dla Pani i dla wszystkich z Was, którzy dbacie o tą prawdę, którzy walczycie do końca, nie? Dopóki Pan Bóg Wam da walczyć. Ja zawsze mówię, Westerplatte broni się nadal. Jeszcześmy nie upadli, jeszcze raz nie zdobyli. Także chwała Panu Bogu za to. Ja bardzo, bardzo dziękuję za te słowa. Spróbuję podsumować tę naszą rozmowę. Jakie wątki mi się nasunęły? Ksiądz wspomniał o tym, że trzeba mówić prawdę. Przypominają się słowa księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. To jest mój obowiązek głosić prawdę wszem i wobec, wszędzie, choćby mieli mnie zabić. Druga rzecz, cieszę się, że ksiądz wspomniał, że Pan Bóg powinien być w centrum, ale nie jest u nas w naszym życiu w centrum. Wszystko inne jest ważne, rodzina i dorabianie się, no i Pan Bóg też tam gdzieś jest, ale na pewno nie jest najważniejszy. Druga rzecz, nie możemy się z tym wszystkim pogodzić, co się dzieje. Ludzie odchodzą od Pana Boga. Zbieramy teraz owoce 300-letniej działalności masonerii, protestantyzmu, który wszedł do kościoła. I myślę, że świat jest taki, a nie inny, dlatego że wyrzuciliśmy z naszego życia Pana Boga, z życia prywatnego, z życia narodowego. I również jest to konsekwencja naszych grzechów. I to wszystko miało się wypełnić. Teraz chodzi o to, tak jak ksiądz wspomniał i podkreślił, żebyśmy wytrwali, żebyśmy nie odeszli, żebyśmy się nie załamali i odeszli od Boga, tylko wytrwali do samego końca. Szukam jeszcze innych przyczyn, dlaczego tak się dzieje, że też ten Pan Jezus jest tak lekceważony, poniewierany, ale myślę, że może też dlatego, że żeby uczestniczyć dobrze we mszy świętej, modlić się, zagłębiać się w słowa, to chyba trzeba kogoś kochać. A jeżeli my nie kochamy Pana Jezusa, to wszystko jest takie płytkie. A nie kochamy dlaczego? Bo nie czytamy też Pisma Świętego. Nie chcemy Jego poznać. Nie chcemy poznać, jaki jest naprawdę Pan Bóg, jaki jest Pan Jezus. Zagłębiając się w mękę Pana Jezusa. Poza tym brakuje nam pokory. Pan Bóg dla nas jest taki miłościwy, miłosierny. Wszystko przebaczy, cokolwiek nie robimy. To są słabości ludzkie. Pan Bóg na pewno to zrozumie. I chyba tak to jest, prawda? Dokładnie. No tak jest. No to jest... Totalna nauka fałszywego miłosierdzia. No już na ten temat dużo napisano i powiedziano, prawda? Fałszowanie słów z niektórych. No i nawet kiedyś czytałem taki artykuł, że no nie wszystko jest powiedziane, co w oryginalnym dzienniczku siostry Faustyny było zapisane, bo dzisiaj, że jest, byłoby obrażeniem kogoś, prawda? Czy niemiłą mową Pana Jezusa, trzeba go poprawić. Ktoś mi kiedyś do mnie powiedział, żeby cudem by było, żeby zdobyć prawdziwy dzienniczek siostry Faustyny, oryginalny, zobaczyć, co rzeczywiście ona zapisała, a nie to, co dzisiaj nam drukują w książkach. No ale co są słowa pozmieniane w różnych miejscach i różnych wypracowaniach na temat właśnie Pana Boga. No i taka jest manipulacja. No, dzisiaj manipuluje się wszystkim. Jest to bardzo smutne. No, ludzie idą do piekła, no dusze giną. Bo jakoś tam będzie, prawda? Jakoś tam będzie. No to jest na tej zasadzie jak, i właśnie teraz kawał przeczytałem niedawno, jak umarł kobiecie mąż, no i nie zamówiłam mszy świętej. Był trochę niezadowolony, mówi, no wie pani, no tak by wypadało, że nie wiem, o Gregoriance, no ale jakoś muszę zamówić, żeby mu pomóc. A ona mówi, przeksiędza, jak jest w niebie, to nie trzeba już mu pomagać, bo już jest zbawiony. Jak jest mój mąż w piekle, mówi, to wie ksiądz, no już mu nic nie pomoże. A jak jest czysto, to ja go znam, to mocny chłop, to sobie da radę, nie? Także tak jest nasze. Mocny chłop sobie da radę, nie? Sobie nie zdajemy sprawy w ogóle z innej rzeczywistości, więc ludzie się nie przejmują. Ja patrzę nawet tutaj u siebie, nie? Ludzie umierają. Tam mszę zamawia się przecież. No liczy się jak już ostatni testament, ile tam zostało domów, ile tam zostało samochodów, ile tam zostało dóbr, czy nie wszyscy, ale w ogóle msza jakaś, najmniej niektórzy na skróty, nie ksiądz tylko idzie do krematorium, 20 minut tam serwis zrobi, matkę pochowa i spalą i dobrze, nie? Nikt z młodych w ogóle nie myśli, jak gdzie tam, no jak dusza jest w niebie na pewno, no. Był to bardzo dobry, on kochał Pana Boga, no do kościoła nie chodził od dzieciństwa, by się obraził Pana Boga, ale on kochał Pana Boga, no. A księdza miał, jak umierał? Nie, no księdza nie miał, bo oni księży nie lubią. Ale na pewno jest w niebie. No, ludzie dzisiaj myślą, na pewno jest w niebie. No i teraz powiedz im, że na pewno nie jest w niebie, no to przecież by roznieśli mnie, prawda? No do takich dośmy absurdów już dzisiaj doszli, no. Że już my Pana naciągamy tutaj, Pana mówią, z miłosierdzie ze wszystkim, na pewno jest w niebie. Boże kochany, no to jest tylko Duchowi Świętemu. No ale na pewno tak jest w Ameryce i no, tak jest dzisiejsze młode pokolenie.
przyjdę do nieba i wszyscy są zbawieni, Pan Bóg wszystkich, no to mówię, nie ma wątpliwości, prawda? Ja będę miał cztery kochanki, pięć żon, 20 dzieci porozsiewane. Przyjdzie z Pan Bóg, Pan Bóg nas kocha. I... No mówię, no takich żeśmy doszli strasznych rzeczy, nie? A jak ktoś mówi inaczej, chce to sprostować, no to już jest niedobry i ma problemy, nie? Nie wolno ludzi straszyć, nie wolno ludzi o kościoła. Jeszcze tak ich mamy mało, więc dbajmy o każdego, żeby nam było wszystkim dobrze, nie? Tylko pytanie, gdzie jest Pan Bóg w tym wszystkim? No ale to już jest następna kwestia. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za tą cenną katechezę. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce i poproszę jeszcze błogosławieństwo dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Również niech Was błogosławi wszystkich Bóg Wszechmogący poprzez niepokalane serce Maryi, Panią, całe Wasze radio, ludzi, którzy są zaangażowani, ale również wszystkich, którzy będą słuchać. Stałych słuchaczy, lub tych, którzy może przez tak zwany przypadek otworzą Waszą stację i usłyszą. Pan Bóg to nosi te słowa i już nikt nie mi robi, co chce, więc niech to błogosławieństwo, siła, ale również ochrona dla każdego z Was, Waszych rodzin, żeby szatan nie mógł się mścić, żeby nie mógł dokuczać tak, żeby człowiek zrezygnował. Niech to jest chroni Was, błogosławi, strzeży Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bóg zapłać, niech Pan Bóg również strzeże, ochrania, błogosławi księdzu. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Wysłuchaliście Państwo rozmowy z księdzem Piotrem Glasem.